Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, jesteś takim jednym z najpewniejszych punktów dzisiaj drużyny. No tak wyszło. A co do tego, no to faktycznie wszystkie skoki ok. Pierwszy taki najsłabszy, a później drugi treningowy w porządku, a ten w kwalifikacjach taki bardzo fajny, bo też warunki nie były najlepsze, a naprawdę fajny skok wyszedł. Lubisz skakać tutaj na Belgizę? Dzisiaj lubię. Jutro mam nadzieję też będę lubił. Także myślę, że będzie fajnie. Pogoda też jest super. Także oby tak się utrzymało i z takim samym nastawieniem jak dzisiaj, jutro sobie z uśmiechem, radością i na luzie skakać, robić swoje. Będzie dobrze. A ten obiekt jest jakiś specyficzny, jeśli chodzi o profil? Czy ja wiem, no jest inna na pewno aniżeli wcześniejsze skocznie, na przykład Garmisch, no to tutaj jest zupełnie inna, jest trochę mniejsza. A jest takie wrażenie, jak się wylatuje, że jest wysoko, się leci i że skoczy się na sam dół, a później jest takie troszkę przyciąganie. Dlatego to jest takie, przynajmniej dla mnie, trochę dziwne, ale tak, to skocznia jest w porządku. Jeśli chodzi o sprzęt, to jesteś teraz zadowolony z tego, co masz? Znowu pytanie o sprzęt. Sprzęt sam nie skoczy, no trzeba swoje dać, żeby ten sprzęt pomógł, ale jestem zadowolony. Pokazujemy, że możemy być w czołówce, także tutaj wiadomo, że sprzęt może pomóc jak najbardziej. Ale też nie ma co w drugą stronę przesadzać, że coś ze sprzętem nie gra, tylko naprawdę trzeba swoje robić i będzie dobrze. Przynajmniej tym razem nie skaczesz w parze z Kamilem, ani z innym Polakiem. Z innym Polakiem, tak. Teraz będę miał rywalizację z zawodnikiem z Japonii. Także zobaczymy, jak jutro będzie. Mam nadzieję, że mnie nie znokautuje. No to dziękuję, Stefan. No i życzymy powodzenia jutro. Dzięki.